Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale i tym razem idziemy już do Vesemira. Zrobimy tutaj szybką podróż totalnie do Białego Sadu i będziemy chyba już opuszczać Biały Sad i jechać do Wyzimy, tam gdzie Yennefer przebywa. I powinno być ok. Jeszcze chciałbym zobaczyć tutaj w ekwipunku moim. Mam w broni stalowej mam jedno miejsce na ulepszenie i mam moc znaków i co jeszcze? Szansa na oszołomienie. Zróbmy to na razie, bo pewnie i tak będę zmieniał te miecze. Tutaj w tę stronę mam biec. Do Vesemira. Do tej karczmy tutaj, gdzie już byłem. Raz i prawie drugi. Gdzie tutaj Vesemir? Tutaj jesteś. Yennefer jest w Wyzimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Mhm. No, kim oni są tak właściwie? Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. No mam nadzieję, że uda nam się wyjść tutaj bez awantury. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony. Że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu... Zostaw mnie! No chyba się nie obejdzie bez awantury. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał od mieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. No to, jak nie idziecie, no to słuchajcie, my mamy miecze, wy macie tylko jakieś pałki i tasaki. Także dobra, szybko tutaj, Quen. Ale szybko, to niezła walka. No ale niestety się nie dało. Chyba bez bójki żadnej. Ale mu łeb obciął. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! Hej no! Uratowałem wam karczmę, ludzie. No to tyle z niemieszaniem się. No właśnie. Chodźmy. Jeszcze na stół. Złapią inni. No naprawdę już tutaj straż stoi. Ktoś idzie? Yennefer? Wymówki, wymówki. Cały ten. I
Yennefer? Jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja? Bez obstawy, Nilfgaard, cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. No właśnie, czemu do zimy chcę jechać? Też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No właśnie, czemu nie odrzuciła? Co on jej zaoferował? No ale chyba mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia, tak mi się wydaje. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebing Higemery, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. No to jedziemy. Od razu do cesarza. Tak mi się wydaje. 150 punktów doświadczenia otrzymałem. No i tutaj się chyba rozstajemy z Vesemirem. Może jeszcze kiedyś się z nim tutaj spotkamy, ale wydaje mi się, że nie w bliskiej przyszłości. Ciebie to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem? A potem? Czy to jest dziki gon? Już tutaj się z nimi spotykamy. Ledwo mierzą, żeby się wyciągnąć. Dobrze mieć czarodziejkę przy sobie. Skąd oni? Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. Tam już miasto jest. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok. Ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. No dobra, tutaj był nawet taki krótki ten ekran wczytywania, chociaż kółko się dalej kręci.
tydzień później mnie tu myją. Chyra obchodzić, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Co jest nie tak z moją brodą? W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań. Oho. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorvis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Riff. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Kurczę, nie grałem w Wiedźmina 2 niestety. I tutaj nie wiem co wybrać, bo normalnie to miałbym jakieś tam odniesienie do tego. Wiedziałbym co wybrać. Nie wiem kim był Arian. Ale wybierzmy, że darowałem mu życie. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł. Przy okazji podpalając zamek. A, to tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. No i tutaj też nie wiem, ale Rosza kojarzę. Więc wybiorę pierwszą opcję. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. O, pytaj dalej. Następnie. Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możne. Musiałem uratować Triss, czy pomogłem Roszowi odbić Anais? Kurczę, nie wiem. Bomożni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech wasz mość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Kurczę, tutaj też nie wiem, dlaczego też w sumie zabijali te czarodziejki. A z tego co wiem, to Shila była czarodziejką.
Ale nie wiem, co Wiedźminowi zrobiła, żeby móc tutaj wybrać opcję dostała za swoje. No nie wiem. Powiedzmy, że też uciekła, może jakoś później będę miał okazję ją spotkać. Patrzyłem, prawda, ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek, Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów, nawet z Wiedźminami. Teraz mogę wybrać właśnie, czy w Wiedźminie dwójce zabiłem Leto, czy nie. Leto był też Wiedźminem z tego, co kojarzę, chyba ze Szkoły Węża? Tak mi się wydaje. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale... Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. No to idziemy. No, nie mówcie, że mam wybrać sobie jakiś strój taki. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. Czarny, czarny i czarny? Czarny, czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. No dobra, więc mam się teraz ubrać w któryś z tych strojów. Te dwa po bokach wyglądają w sumie identycznie chyba. Ten to mi się w ogóle nie podoba, ten na środku. A nie, ten ma tutaj takie paski po bokach. Dobra, wezmę ten. Muszę się teraz ubrać w niego. Wzięli mi moje ubrania. Ja nie wiem. Dobra, teraz mam z tobą pogadać, tak? A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Powiedzmy, że tak. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. No to się upewnię. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Naprawdę mam to powtórzyć? Przesuń prawą nogę do przodu, połóż lewą rękę na piersi. Chyba to. Po Nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Dobra, więc idźmy teraz za tym szambelanem. Teraz już chyba do cesarza prosto. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Okej. Okay.
Imgrimie ep art herzer, deitfen adan in karn ep morwut. Emhyr far emreis. Ukłon. Teraz mam wybrać, czy mam się ukłonić, czy nie. Dobra, ukłonię muszę. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavort. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi, swój chłop. Czy on się wkurzył? Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Czyli teraz będziemy mieli Ciri szukać, tak? Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Czy tutaj możemy o coś dodatkowego zapytać? Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Właśnie dlaczego ja mam szukać Ciri? Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Urobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody, i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. No, wybiorę tę drugą opcję. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Mererid! Zaprowadź go do czarodziejki. Dobra, teraz mam podążać za Szambelanem, ale słuchajcie, w tym filmie byłoby to wszystko, trochę krótszy będzie ten film. Brzydzi. Nie powinien niepokoić. Także jeśli film wam się podobał, zostawcie koniecznie lajka. A w tym filmie byłoby to już wszystko, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mówił Jaro, yo, hej, cześć, siemano i piona.